Jak wyczytać z twarzy charakter danego człowieka i jej stan emocjonalny, intelektualny? Dziedziną zajmującą się tymże była i jest fizjonomika, która uważa, że istnieje związek między cechami ciała, twarzy, a cechami charakteru i innymi też cechami człowieka. Pionierem tej dziedziny był Lavater. I tak na przykład w książce Sztuka poznawania mężczyzn podług rysów twarzy, wydanej w XVII wieku, ale nie przejmujcie się, spokojnie zamiast mężczyzn możecie też wstawić tam kobiety, mówił na przykład o oczach. Jeśli są zielonkawe, to wskazują często na temperament choleryczny. Małe oczy niemal zawsze zapowiadają charakter bystry, dowcipny i sprytny. Natomiast duże oczy rzadko kiedy wyrażają finezyjność, ale są jedną z charakterystycznych oznak łagodności i dobroci. Orli nos zapowiada charakter władczy, gwałtowne namiętności. Małe nostrza zdradzają nieśmiały umysł. Spiczasty nos należy do choleryka, usta o wargach grubych, mięsistych zdradzają zmysłowość i lenistwo, wąskie usta, w których krawędź warg jest niewidoczna, zwiastują umysł pilny, miłujący porządek i czystość. Długa szyja zapowiada ślamazarność. Cała książka jest następnie pełna mnóstwa rysunków twarzy, na podstawie których autor jest w stanie rozpoznać styl poruszania się osoby, charakter pisma, usposobienie, a nawet jej zdolności i to, jakie będzie wykonywać zawody. Książka Lavatera, Eseje o fizjonomice, wznawiana regularnie aż przez 100 lat, miała 151 wydań w różnych językach. Podobno miała aż tak duży wpływ na społeczne interakcje, że ludzie, bojąc się o to, że będą wciąż analizowani, zaczęli chodzić w maseczkach na twarzy. Dziś, w czasach pandemii, czuliby się komfortowo. Tymczasem fizjonomika nie jest żadną nauką, lecz pseudonauką. Moglibyśmy spojrzeć na nią jako na śmieszną ciekawostkę, ale wiedzcie, że prowadziła i prowadzi do różnych poważnych konsekwencji. Na przykład w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku była intensywnie wykorzystywana w poglądach rasistowskich, a także jako argument w eugenice. Dziś, mimo że wielu z nas, słysząc o poglądach lavaterowskich, może się uśmiechać pod nosem, wiedzcie, że z niektórych badań wynika, że aż 90% osób uważa, że w rysach twarzy zamknięte są cechy świadczące o osobowości człowieka. Konsekwencją wiązania rysów twarzy z wyobrażeniem o osobowości jest to, że bardzo często ludzie podobni zewnętrznie uważani są również za podobnych wewnętrznie. Jesteśmy więc skłonni uważać, że osoby, które mają określone te budowy, na przykład są okrągłe, mające nadwagę albo są bardzo szczupłe, lub mają jakiś kolor skóry, jesteśmy skłonni uważać, że mają też podobne postawy, charakter, temperament. Osoby, które mają odbiegające od normy cechy wyglądu, mają przez większość osób przypisywane skrajne cechy charakteru. Oczywiście błędnie i nazywa się to efektem pozornej korelacji, gdy na podstawie wyglądu przypisuje się członkom danej grupy społecznej cechy charakteru, a tak rodzą się stereotypy i uprzedzenia. Inną skłonnością jest uważanie osób o tzw. niemowlęcych rysach twarzy, czyli dużych oczach, wąskich brwiach, małych noskach, małych podbródkach, za osoby zależne, emocjonalne, bierne, uległe, niewinne. W większym stopniu niż osoby o tzw. dorosłych rysach twarzy. Jest to oczywiście stereotypowe wyobrażenie na temat tych osób i nazywa się efektem niemowlęcej nadgeneralizacji. Więcej możecie poczytać o tym w książce Stereotypy i uprzedzenia, ale nie wiem, czy tą książkę jeszcze można dostać. Ja ją musiałam kupić jakiś czas temu, używaną. Ale nie martwcie się, jestem od tego, żeby Wam o tym opowiadać. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic niepokojącego. Cóż tam, uważamy sobie tak, ale wyobraźcie sobie, że w różnych badaniach wychodziło, że zarówno w prawdziwych rozprawach sądowych, jak i tak zwanych aranżowanych, czyli realizowanych na potrzeby badań, osoby o tak zwanych niemowlęcych rysach twarzy były rzadziej skazywane za popełnienie przestępstw popełnianych świadomie, niż osoby o tak zwanych dorosłych rysach twarzy, a przede wszystkim częściej niż osoby o tak zwanych kryminalnych rysach twarzy. Jeżeli mówimy o kryminalnych rysach twarzy, to nie mogę nie wspomnieć o już bardziej współczesnym, bo żyjącym na przełomie XIX i XX wieku,
człowieku, który nazywał się César Lombroso, który był psychiatrą i kryminologiem i propagatorem tak zwanej antropometrii, czyli metody badawczej polegającej na pomiarach porównawczych części ciała. Jego zdaniem istniał olbrzymi związek między cechami fizycznymi i psychicznymi. Wyróżnił on typy przestępców, tak zwanych urodzonych, obłąkanych i okazjonalnych, wskazując, że to, jak wyglądają, że cechy fizyczne mają bardzo silny związek z tym, do czego są zdolni. Uważał, że urodzeni przestępcy wyróżniają się od reszty społeczeństwa, tak zwanej normalnej reszty społeczeństwa, różnymi anomaliami fizycznymi, które czynią z nich fizycznych dzikusów. Jakie to anomalia fizyczne? Nie uwierzycie. Na przykład nadmierne owłosienie, wydatne brwi, duża żuchwa, ciemny kolor skóry, nieprawidłowości w kształcie czaszki, prognatyzm, czyli wysunięta szczęka, ja to trochę mam, cofnięte czoło, duże uszy, mięsiste usta, leworęczność, zes, epilepsja, czyli padaczka, która miała być naczelnym czynnikiem wzmacniającym rozwój czynności przestępczych. Na podstawie właśnie takich różnych cech Lombroso był w stanie wskazać przestępców i przestępczynie. Gdy tego słuchamy, brzmi to dziwnie, a wręcz oburzająco, prawda? A jednak wyobraźcie sobie, że istnieje silny konsensus społeczny co do tego, jak wygląda przestępca. I w momencie, jeżeli widzimy osobę wyróżniającą się pewnymi cechami fizycznymi i mamy dla porównania osobę, która ma na przykład takie właśnie niemowlęce rysy twarzy, to jesteśmy w stanie w większym stopniu uznać tego przestępcę za przestępcę. Nie muszę chyba też wspominać o tym, że wskazywanie takich cech jak ciemniejszy kolor skóry jako anomalię fizyczną czyniącą z człowieka współczesnego barbarzyńcę to jest wspaniała podstawa pod rasizm, prawda? Im bardziej biały kolor skóry, tym mniej skłonności do przestępczych. Istnieje też zjawisko tak zwanego naduogólniania emocji, czyli przypisywania ludziom cech osobowości skojarzonych z wyrazem emocjonalnym, jakie wydaje nam się, że niesie twarz. Już tłumaczę. Na przykład osoba, która ma zmarszczki, dużo zmarszczek wokół oczu, z góry wydaje nam się, że jest jakaś pewnie dowcipna, no bo się często śmiała i jest pewnie też taka właśnie życzliwa i serdeczna. Natomiast osoba, która ma na przykład wysoko uniesione brwi, wydaje nam się, że jest groźna. Osoba, a także grupa społeczna o bardzo jasnym odcieniu skóry, wręcz bladym, może wydawać się jako nieśmiała, słaba, bierna, no bo przecież zwykle, gdy człowiek się boi, robi się blady. I analogicznie osoba o ciemnym kolorze skóry kojarzy nam się z osobą agresywną. I to może być uogólniane na całą grupę społeczną lub narodowościową lub tak zwaną rasę. Takich różnych smaczków jest bardzo dużo. Gdy mówimy o tym w kontekście anegdotycznym i łapiemy się na tym, że czasami na przykład jesteśmy w stanie traktować osoby niskie jako słabsze, osoby wysokie jako potężne, to może nam być tylko wstyd, że się daliśmy złapać w te pułapki myślowe, ale jeżeli takie postrzeganie ludzi prowadzi do dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń, na bazie których tworzy się wykluczanie społeczne, to już przestaje być śmieszne, prawda? Po co o tym mówię? Po to, że mając świadomość tego, jakim pułapkom poznawczym i skrótom myślowym podlegamy, możemy się z nich wyzwolić. I mimo, że o teorii Lavacara i Lombroso minęło już wiele dziesiątek, a czasami nawet i setek lat, to jak widać to stereotypowe łączenie cech wyglądu z cechami osobowości wciąż ma się dobrze. Wielu z nas naprawdę uważa, że w wyglądzie zakręte są cechy charakteru i gdy dzieje się to na poziomie jednostek, to czasami jeszcze może nie być tak krzywdzące, chociaż bywa, ale jeżeli uogólniamy pewne cechy charakteru, temperamentu, zdolności intelektualne na grupy społeczne, narodowościowe, na przykład związane z kolorem skóry, to już się robi bardzo nieciekawie, bo wpadamy w pułapkę stereotypów, uprzedzeń, wykluczeń. Jestem bardzo ciekawa,
jakie są Wasze przemyślenia, spostrzeżenia, opinie. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę, subskrypcji i do zobaczenia wkrótce. Pa! Cześć, synku! Masz 4 lata, masz niemowlęce rysy twarzy. Czy jesteś bezbronny? I co byś chciał? Lodo byś chciał? To co, powiedz teraz tak. Subskrybujcie kanał mojej mamy. Chodź do mikrofonu, powiesz, no. Subskrybujcie mojej mamy. Ale co? Kanał. Kanał. I powiedz, dajcie łapki w górę. Dajcie łapki w górę. Pa. Pa. Dobra, no. Pa, pa. Pa, pa.